Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko Was w porządku, że jesteście zdrowi. A dzisiaj będzie filmik, w którym chcę Wam powiedzieć o kosmetykach, które przetestowałam w październiku i listopadzie. Nie było ulubieńców października, więc teraz jakby połączyłam ten odcinek i to nie są ulubieńcy, słuchajcie. To nie powiem, że te filmy będą się nazywały od dzisiaj ulubieńcy. Po prostu będą to kosmetyki, które przetestowałam, czyli jedne lepsze, drugie gorsze. A ponieważ teraz idą święta, ja Wam już mówiłam o prezentach świątecznych, więc ten film Wam oczywiście podlinkuję, jeżeli nie widziałyście. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to może jeszcze też z tych moich propozycji skorzystacie. Zacznę od dwóch maseczek, które są maskami naturalnymi, polskich marek, bardzo dobre składy. Pierwsza z nich to jest marka Senelle, jest to maseczka, o której już mówiłam. Ja testowałam próbkę dla tej marki, bardzo mi się ta maseczka spodobała. Nie będę dzisiaj mówiła o składach, wszystkie kosmetyki będziecie miały w opisie pod filmem, więc będziecie mogły sobie dokładnie przeczytać, bo nie chcę, żeby ten film trwał zbyt długo. I maska ma nam liftingować skórę, ma nam ją rozjaśniać, rozświetlać, ujędrniać, wygładzać i odżywiać, więc wszystko ma robić. I powiem szczerze tak, że tutaj się zgadzam z wieloma założeniami tej maseczki z producentem, dlatego że ona genialnie nawilża, bardzo dobrze. Napina też delikatnie, na pewno ma właściwości rozświetlające i myślę, że w długofalowym działaniu też tę skórę będzie nam odżywiać. Można ją nakładać na noc, jako taką maskę nocną, też fajnie się sprawdza, czyli ja co do tej maski jestem bardzo na tak. Bardzo mi się spodobała i też gorąco Wam polecam. Może to być też prezent, ja o tych prezentach mówiłam. Może to być prezent dla kogoś świąteczny. Myślę, że z takiej maski każda kobieta będzie zadowolona. Jeżeli chodzi o drugą maseczkę, to jest marka Resibo i tutaj mam co do tej maski takie mieszane uczucia. Przede wszystkim kolor, który mi się nie podoba. Skład jest bardzo dobry, owszem, i tutaj ona ma upiększać, bo to jest maseczka upiększająca. Natomiast ma kolor żółty. I ten kolor żółty, słuchajcie, już ją dyskwalifikuje jako maskę nocną. Według mnie takiej maski raczej nie nałożymy. Dzisiaj akurat nie pokusiłam o nałożenie, dlatego że niestety nie chcemy, aby rano po wstaniu nasze poduszki były w żółtym kolorze. To po pierwsze. Po drugie ją trzeba zmyć. O ile nadmiar maseczki Senelle może się zatrzeć wacikiem, o ile tutaj nie, ją trzeba zmyć, dlatego że ona delikatnie przysycha i takie wytarcie z buzi nie wchodzi w grę. Nie lubię tego typu kosmetyków, dlatego że po zmyciu wodą, gdzie woda sama w sobie już przesusza delikatnie skórę, no niestety nie widzę takich efektów na przykład jak po tej poprzedniej masce. Także możliwe, że po dłuższym okresie używania ta buzia będzie odżywiona, bo faktycznie skład jest bardzo dobry. Natomiast ja potrzebuję takiego od razu efektu. Wiecie, że ja mam buzię nawilżoną, że ja mam buzię delikatnie zliftingowaną, także tutaj tego nie ma. Owszem, ta twarz ładnie wygląda po tej masce, nie powiem, że ona jest zła, bo buzia jest taka inna. Widać, że na twarzy coś było. Natomiast no, ten kolor i to, że trzeba zmywać wodą i to dokładnie, bo gdzieś tam we włosach może zostać, w brwiach i tak dalej. No tutaj to akurat mnie osobiście się nie spodobało. Także jedną Senelle bardzo polecam, natomiast tę tak średnio. Marka Herla krem, który jest bardzo treściwym kremem. Wiecie, że ja markę Herla też bardzo lubię. Jest to krem Black Rose. Krem, który jest bardzo treściwy. To jest krem tłusty, to jest krem nocny, bo ja akurat mam krem na noc. Jest w tej serii również krem na dzień, tamten na pewno, tak mi się wydaje, powinien być taki delikatniejszy. No i tutaj rzeczywiście on jest tłusty. Powiem szczerze, że dla mnie nawet jest taki zbyt mocno treściwy, mocno tłustawy i wtedy, kiedy nakładam na noc taką bogatszą pielęgnację, to on się tak średnio wchłania. Trochę musi upłynąć tego czasu, żeby się wchłonął, ale dla bardzo suchych skór to na pewno będzie to świetny kosmetyk. Z tym, że tu też jest jedno ale, nie zauważam w nim takich właściwości liftingujących, takich wiecie, napinających, jak widziałam po kremie marki Herla, ten Gold Supreme. Tamten bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli chcecie taki właśnie krem, który fajnie się wchłania, który pozostawia buzię nawilżoną, taką odżywioną, ale też delikatnie liftinguje, to tamten tak. Natomiast tutaj tego liftingu akurat nie zauważyłam. Natomiast skład jest genialny, też bardzo dobry, bo tutaj macie olejki z trzech róż, między innymi z czarnej, która jest bardzo dobra, jeżeli chodzi właśnie o odżywienie, nawilżenie skóry. Także krem bardzo dobry. Natomiast nie wiem, czy jeszcze nie sięgnę po jakiś inny na noc, tak zamiennie, żeby jeszcze coś innego przetestować, bo ja go używam na noc. Dobry, treściwy krem, ale dla mnie osobiście lepszy był ten Gold Supreme.
Dwa sera marki Basic Lab, które używam od 2 miesięcy. Pierwsze z nich to jest serum z 2% retinolem. Ja Wam już o tym serum mówiłam. Jeżeli chodzi o działanie, to jest widoczne w takim sensie negatywnym na początku, czyli skóra jest mocno przesuszona, wiadomo, retinol przesusza, więc działanie jest tutaj takie widoczne, tak, na skórze. Nawet takie denerwujące, bo wiadomo, jak skóra nam się przesusza, to tego nie chcemy. Więc dla pań, które mają suche skóry, delikatne, wrażliwe, raczej polecałabym to serum z niższym stężeniem, ale dla takich skór grubych, przetłuszczających się, mieszanych, tłustych, które mają jakieś zmiany, na przykład potrądzikowe, czy zmiany, nie wiem, typu przebarwienia, to serum bardzo dobrze będzie działało, ono złuszcza skórę i rzeczywiście po pewnym czasie widać, że ta skóra jest taka delikatnie jakby złuszczona, pory są delikatnie wypłycone, także serum bardzo fajne, no ale niestety tego serum trzeba używać 6 miesięcy. W ogóle każdego serum z retinolem trzeba używać długo, żeby zobaczyć takie efekty późniejsze, bo retinol daje efekty takie długofalowe, więc na razie jeszcze zużyję. Natomiast nie wiem, czy nie zrobię sobie tego zabiegu Retix-C, o którym Wam mówiłam już wcześniej, w styczniu i w lutym. Czyli będę go używała może do końca grudnia, natomiast potem sięgnę po, jeszcze może w styczniu, natomiast potem sięgnę po ten zabieg taki inwazyjny, mocny, który mocno złuszcza skórę, ale to też zastanowię się i powiem Wam o tym później. Serum, które też testowałam w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, w składzie są 2 kwasy, tranexamowy i taki kompleks azeloinowy, to jest jakiś taki innowacyjny kompleks, który bardzo dobrze się sprawdza i tak mocno nie podrażnia. I powiem szczerze, że faktycznie ten kosmetyk nie podrażnia skóry, ale ja nie zmarowałam go na całą buzię, tylko punktowo w miejscach, gdzie miałam przebarwienia. Czyli tutaj gdzieś tam mam takie przebarwienie małe, tu na nosie, bo na nosie tych przebarwień mam zawsze więcej, gdzieś tam tutaj też na czole, czyli w kilku miejscach i też nie codziennie, bo wtedy, kiedy używa się kwasu askorbinowego, czyli tej witaminy C z kwasem askorbinowym, serów z kwasem askorbinowym, to lepiej po ten kosmetyk nie sięgać, nie łączyć go razem, tam chodzi o pH, nie będę już, słuchajcie, tutaj się zagłębiać, w każdym razie używałam go tak czasami codziennie, czasami niecodziennie i powiem tak, jeżeli chodzi o te 2 miesiące używania, to te przebarwienia mi nie zniknęły, ale są zdecydowanie mniejsze i na przykład tutaj takie na brodzie, ono się tak jakby na środku pokazało takie białe kółeczko, tylko naokoło jest to przebarwienie, czyli coś tam się zadziało, delikatnie to przebarwienie znika, tu też jest jaśniejsze, więc trochę działa, nie powiem, że nie, natomiast tego typu kosmetyków trzeba używać wiele miesięcy i nie każde, słuchajcie, przebarwienia są dobre do takiego używania takich kosmetyków domowych. Czasami trzeba zadziałać inwazyjnie gdzieś tam właśnie w tych gabinetach medycyny estetycznej, natomiast uważam, że fajny. Ja smaruję dłonie i też mam tutaj takie 2 małe przebarwienia na dłoniach, więc mam nadzieję, że te przebarwienia też sobie zniweluję, chociaż jeżeli chodzi o dłonie, to ja używam i retinolu na dłonie i witaminy C. Tutaj sobie nie żałuję, bo trzeba zużyć. Czasami te terminy ważności są bardzo krótkie, więc tak robię. Czyli serum ciekawe, ale też nie liczcie na to, że w przeciągu tygodnia, tak jak słyszałam od jednej z youtuberek, że w tydzień one, te przebarwienia się zmniejszyły, to absolutnie. Natomiast trzeba używać długo i myślę, że po długofalowym używaniu te przebarwienia na pewno, jeżeli nie znikną, to na pewno się zmniejszą. Mam tutaj 2 ciekawe kosmetyki, to jest marka Parloy Serum. Jest to serum z tropokolagenem, z kolagenem morskim, oczywiście do twarzy i do tego jest taka mgiełka, która wspomaga jakby wchodzenie tego kolagenu, pomaga wtłoczyć go w głębsze warstwy skóry. Używam tego od miesiąca i tak przeważnie na noc, dlatego że na dzień wydaje mi się jakby troszeczkę ciężko potem było nałożyć makijaż, ale też druga sprawa, że ja używam na dzień innych ser. I powiem szczerze, że to jest jeszcze trochę krótko, żeby powiedzieć, że ten kosmetyk wypłycił mi zmarszczki, nie wiem, zniwelował to, co miał zniwelować, a zrobił to, co miał zrobić, czyli ujędrnił moją skórę, sprawił, że ten owal jakby się podniósł i tak dalej. Więc tutaj akurat przez miesiąc to jeszcze się nie zadziało, natomiast rzeczywiście po wstaniu buzia jest taka miękka po tym kolagenie, nawilżona, ale też nie powiem, że jakoś tam cudownie. Na pewno samego tego kolagenu na twarzy bym nie zostawiła na noc, więc na to jeszcze nakładałam krem, dodatkowo jeszcze jakieś inne serum, na przykład takie bardziej kremowe, ale podoba mi się ten kosmetyk, samo założenie tego kosmetyku, kolagen, który jest bardzo dobrej jakości, więc zobaczę, jak to będzie w długofalowym używaniu. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, co powiedziałam. Woda Łamisa używam od 2 miesięcy, tak, to jest taka woda micelarna z bardzo dobrym składem, marka Łamisa, marka koreańska, to jest marka, która robi kosmetyki z bardzo dobrymi składami i tutaj ten skład też jest
świetny. Mamy tutaj takie składniki roślinne, kwiatowe. To jest woda delikatna. Powiem szczerze, ja nie zmywam ją całego makijażu, dlatego że u mnie pierwszy krok to jest olejek, więc to jest jakby drugi krok, trzeci krok. Rano jej używam do zmycia resztek z pielęgnacji wieczornej, natomiast ona tak bardzo delikatnie pachnie, nawilża, ale też nie jest to takie nawilżenie mocne, jest to takie delikatne nawilżenie, natomiast co mi się w niej podoba właśnie skład i to, że tak, nie szczypie w oczy i to, że nie trzeba jej zmywać, to znaczy możecie jej użyć i nie zmywać, na to nałożyć dalej kolejne kroki w Waszej pielęgnacji. Więc też fajny kosmetyk, tylko jedna rzecz mi się nie podoba w niej, to już muszę powiedzieć, ta pompka, którą naciskacie i u mnie przynajmniej tak jest, że delikatnie jakby, mimo że tu przykładam wacie, to delikatnie ta woda jakby pryska mi troszeczkę na boki, ale to też trzeba nauczyć się tego i umiejętnie z tego korzystać, chociaż ta pompka też ma swoje plusy, dlatego że nie otwieracie kosmetyku, to jest szczelne, tylko jak naciśniecie, to ten płyn wypływa. Także ja z tej wody jestem bardzo zadowolona i myślę, że to jest też świetny kosmetyk na prezent. W listopadzie sięgnęłam też po dwa kosmetyki. Ja bardzo lubię esencje, więc tu już od razu mówię Wam, co to jest. To jest esencja marki Misha. Marka Misha ma bardzo fajne kosmetyki. Ja już testowałam taką ampułkę nocną, o której Wam mówiłam, że naprawdę fajnie mi się sprawdzała. A ponieważ ja esencje uwielbiam, więc sięgnęłam po Time Revolution Red Algae Treatment Essence. Jest to esencja z czerwonymi algami. Dodałam algi czerwone, a do tego skład bardzo dobry. No to postanowiłam, że ją przetestuję i faktycznie bardzo fajnie mi się sprawdza, bardzo dobrze nawilża, używam jej na noc, ale można też używać na dzień. Ja mam jeszcze dwie esencje, jedną kończę, co do drugiej jestem w połowie i tak wiecie, zamiennie tych esencji używam, esencje bardzo lubię, dlatego że one też wydaje mi się wspomagają jakby to wtłaczanie kolejnych kosmetyków w głąb skóry, nakładanie kosmetyków, na mokrą skórę lepiej się nakłada olejki, także bardzo fajna esencja i to jest, zobaczcie, taka świetna szklana butelka, więc wydaje mi się takie bardzo estetyczne opakowanie i fajny też taki kosmetyk na prezent. Natomiast druga rzecz to jest też Misha i to jest serum z witaminą B12. Ja przeczytałam, że ta witamina B12 jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o cery, jeżeli chodzi o skórę. Właśnie ona działa tak przeciwstarzeniowo, spowalnia procesy starzenia skóry. No i oprócz witaminy C też nie by warto po nią sięgać. Wiecie, ja tylko to powtarzam, co czytam, więc nie wiem, czy to jest, na ile to jest prawda. W każdym razie ampułka bardzo mi się sprawdziła, a to dlatego, że mimo, że jest taka żelowa, to ona jest podobna jak tamta nocna, taka w fioletowym opakowaniu, taka bardziej kremowo-żelowa, nie wiem, jak to określić. Nie jest to takie serum hialuronowe, jak niektóre sera, gdzie trzeba nałożyć niewielką ilość, bo jeżeli nałożycie za dużo, to może się rolować. Tutaj nie ma tego rolowania, bardzo fajnie nawilża. Nie wiem, na ile działa, słuchajcie, bo ja tych kosmetyków trochę testuję, więc nie wiem, czy ono działa, tak wiecie, już super. Natomiast świetnie mi się sprawdza, buzia jest nawilżona, bardzo lubię po to serum sięgać, więc wydaje mi się, że też jeżeli macie kogoś, a wiecie, że lubi testować kosmetyki, to te mogą tej bliskiej osobie sprawić ogromną radość. O miodowej mydlarni mówiłam, o kosmetykach mówiłam, świetne masło Ambrozja, którego używam już od jakiegoś czasu i właściwie cała rodzina moja używała, i mąż, i córka, i wszystkim się ten kosmetyk spodobał. Jest inny niż wszystkie masła, dlatego że jest taka konsystencja musowata, lepiej się wyjmuje, wydaje mi się, niż takie bardziej zbite, także naprawdę zapach, skład no, na miodzie, na propolisie i na tych właśnie miodopodobnych składnikach, więc to też jakby dodaje plus temu kosmetykowi. Świeca, bo też oni mają świeczki, piernikowe ciasteczka, którą uwielbiam. I to są też produkty takie właśnie ulubione, jak również perfumy, których używam i które są bardzo trwałe, słuchajcie, wbrew pozorom. Ja myślałam, że to taka trwałość będzie taka sobie, natomiast one są naprawdę trwałe. Na drugi dzień jeszcze ja od siebie te perfumy wyczuwam i czuć je na przykład na ubraniach, jak się posmarujecie. Podoba mi się też peeling odmładzający, który naprawdę fajnie peelinguje. Jest to peeling ryżowy, w swoim składzie ma olejki, więc też po zbyciu ciało jest peelingowane, ale też nawilżone. Więc te z miodowej mydlarni, jeżeli chodzi o mnie, bardzo gorąco Wam polecam, jak również polecam na prezent dla kogoś. Marka Senele ma również krem do rąk, to jest krem taki nawilżająco-regenerujący. Jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to powiem szczerze, że on rzeczywiście fajnie nawilża, tak fajnie odżywia tę skórę, ładnie pachnie, bo zapach tego kremu jest fajny, natomiast
On nie jest taki mocno tłusty, więc tutaj tego takiego mocnego tłuszczu się nie spodziewajcie, ale okrywa rzeczywiście dłonie taką delikatną warstwą okluzyjną. I powiem szczerze, że na prezent też to jest świetny kosmetyk, dlatego że no wiadomo, kosmetyk naturalny. Myślę, że z takiego prezentu kobieta, mężczyzna po dodatku do prezentu też będzie zadowolony. Przez te 2 miesiące, chyba, nie wiem, czy ten dłużej, a ten krócej. Tak, testowałam 2 kosmetyki, ten chyba miesiąc, ten miesiąc. To są obydwa kremy pod oczy i pierwszy z nich to jest Pink and Kul, to jest marka koreańska, która jest naprawdę super marką, która robi bardzo dobre kosmetyki. Ja miałam tej marki krem w saszetkach, który bardzo dobrze mi się sprawdzał i faktycznie tam widziałam, że worki się zmniejszają, że sińce są troszeczkę zniwelowane, skóra jakby wygładzona i po tym kremie jest to samo. Ja go używam na dzień, dlatego że na noc używam innych kremów, ale też na noc można go nakładać. Cały dzień skóra pod oczami jak dotykam jest delikatnie nawilżona, ale to nawilżenie nic. On, nie wiem jak on to robi, ale on jakby delikatnie pociąga skórę, delikatnie liftinguje. Widać, że worki są zniwelowane, sińce, także bardzo fajny kosmetyk. Z tym, że tak jak powiedziałam, ja go używam na dzień. Natomiast drugi z nich to jest marka Huxley. To jest kosmetyk też marki koreańskiej. Wiecie, że ja markę Huxley lubię. Ja często o tej marce mówię. Bardzo dobrze mi się sprawdziła maska, którą już wykończyłam. Maska taka nocna. Ten krem, powiem Wam szczerze, tak, pięknie pachnie. Tak jak wszystkie kosmetyki marki Huxley. Trudno go określić, ale jest bardzo ładny zapach. Krem jest w takim różowo-beżowym kolorze. Jest zbity, jak go wyciągamy, bo ja go wyciągam szpatułką. Zużycie, jak widzicie, nie jest dużo, no ale to jest krem pod oczy, to nie jest krem do ciała. Natomiast tak, nawilżenie jest tutaj, bo jak go nałożę rano, to wieczorem ja to nawilżenie po tym kremie wyczułam. Czyli rzeczywiście jest nawilżający. Natomiast wydaje mi się, że ten bardziej liftinguje, ten bardziej jakby niweluje worki, sińce. Natomiast ten jest taki odżywczy i ja na przykład w ten sposób robię, że używam go jako maski, to znaczy nakładam grubą warstwę i potem delikatnie przykładam chusteczkę i nadmiar sobie tutaj zdejmuję. Co jeszcze w kremach koreańskich mi się podoba? Pod oczy, że one są dużej pojemności. I ten Huxley to jest 30 ml, czyli praktycznie tak jak pełnowymiarowy krem do twarzy, a ten 20. No więc one się opłacają właśnie z tego względu, że naprawdę długo starczają, chociaż kremy się psują, więc tutaj z oczami trzeba uważać. Ja jeżeli nie zużyję, to po prostu używam na twarz bądź na dekolt, bo no te kremy koreańskie są ciężkie do zużycia. Także ten wydaje mi się lepszy, ale ten też jest dobry, treściwy. Może być takim podarunkiem dla kogoś, mogą być obydwa prezentami, także też kosmetyki godne uwagi. Wróciłam do szamponu Fanola i muszę Wam powiedzieć, że w tym miesiącu świetnie mi się sprawdza. Ja wiem, że w kamerze ten kolor włosów będzie inny. On będzie taki bardziej pomarańczowy, bo tak jest. Ja mam inny kolor jak patrzę w lustro, a inaczej jak montuję dla Was filmik, on inaczej wygląda. To jest ten No Yellow, czyli ten neutralizujący żółte tony. Wróciłam do niego, inaczej trochę go nakładam. Myję głowę po raz trzeci, to znaczy 2 razy szamponem, tak, takim innym, natomiast ten jako trzeci. Zostawiam go na kilka minut, czy na 2 minuty, no dłużej nie, bo wiadomo, że z szamponem też nie pochodzimy, a długo tak ciężko jest wytrzymać, tak, schylając się. W każdym razie widzę różnicę, rzeczywiście te żółte tony są zniwelowane i nawet na tych ciemniejszych, bo tu są jasne i ciemne, na jasnych to wiadomo, że bardziej widać, ale i na tych ciemniejszych delikatny taki chłodny odcień jest widoczny. Więc ten Fanola gorąco Wam polecam. U mnie w zasadzie tylko ten najlepiej się sprawdzał z tych wszystkich takich, które miałam. Wcześniej jeszcze odżywki, ale te odżywki mocno przesuszały włosy. Ten tak nie przesusza i też jeżeli macie jasne blond włosy, chcecie zneutralizować żółte tony albo pasemka, no to ten Fanola też gorąco Wam polecam. Mam też kilka kosmetyków do makijażu. Pierwszy z nich to jest ten droższy Miracle Second Skin Max Factor. Ja Wam pokazywałam, kupiłam na promocji w Rossmanie. Ja mam w kolorze 02 Fairlight i powiem szczerze tak, to nie jest zły kosmetyk. Przypudrowany, trzyma się cały dzień, ma krycie takie, bym powiedziała, średnie, w stronę lekkiego krycia, takie lekkie krycie. Ale jeżeli nie macie przebarwień, jeżeli nie macie nic na twarzy takiego, co chciałbyście mocno zakryć, to on jest fajny, taki na co dzień. Będzie to kosmetyk dobry dla skór takich mieszanych, suchych, dla tłustych to chyba nie za bardzo. W każdym razie taki przyzwoity, nie powiem, że jakiś genialny, ale przyzwoity kosmetyk, z tym, że no teraz jest drogi, więc albo szukajcie w jakichś sklepach internetowych, albo po prostu zaczekajcie na promocję.
Pamiętacie, robiłam też filmik z Biedronki i to jest ten krem BB ich w kolorze Ivory. I powiem tylko tyle, że też nie jest to zły kosmetyk, bo na co dzień, jeżeli nie potrzebujecie takiego, wiecie, mocnego krycia, jeżeli nie potrzebujecie jakiegoś, nie wiem, super utrzymywania się cały dzień, a na przykład idziecie tylko na zakupy, teraz siedzimy w domach, więc tak naprawdę podkłady średnio nam są potrzebne. Ja powiem szczerze, częściej sięgam po kremy BB niż podkłady, chociaż dzisiaj do nagrywania nałożyłam podkład, to powiem szczerze, one nie jest złe. Przypudrowane dobrym pudrem w miarę się utrzymuje, kosztuje 10 z czymś, więc kosmetyk całkiem przyzwoity. Fajny jest też ten puder, słuchajcie. Jest to puder matujący, ryżowy, który jest delikatny, może być też używany przez spanie ze skórą suchą, ale też niekoniecznie codziennie, wtedy kiedy potrzebujecie takiego mocniejszego przypudrowania. Nie przesuszasz skóry, nie zauważyłam, żeby tak mocno przesuszał, chociaż ja mam różne pudry, więc też używam ich zamiennie, ale za te pieniądze, słuchajcie, to też jest całkiem przyzwoity puder. Drugi puder, który też testowałam dla Was w tym odcinku, to jest puder pod oczy. To jest ten puder taki stricte właśnie przeznaczony w tę strefę podoczną. I teraz tak, to też nie jest zły puder, bo on ma właściwości rozświetlające. Drobinek nie widać. Może tam gdzieniegdzie ta drobineczka jest widoczna, ale nie jest taki kosmetyk drobinkowy, że gdzieś tam Wam się osypie. Na pewno nie jest to puder dla pań z workami, absolutnie, dlatego że on worki bardziej Wam podkreśli. Natomiast jeżeli nie macie worków, macie tylko sińce i nałożycie korektor i przypudrujecie tym pudrem, to on Wam fajnie tę skórę rozświetli, więc na pewno jest to kosmetyk rozświetlający, nie matujący, on nie da Wam tej matu pod okiem, rozświetli. Delikatne takie odbicia światła spowodują, że w tym kosmetyku możecie wyglądać fajnie, więc tutaj każda z Was już musi go osobiście przetestować. Dla mnie on się średnio nadaje, ponieważ ja mam delikatne worki, a też nie chcę, żeby po prostu te worki były bardziej widoczne, więc ja używam innego pudru pod oczy, który według mnie jest najlepszy obecnie, ja nie znalazłam lepszego, natomiast ten też nie jest zły, ale tak jak powiedziałam, wtedy, kiedy nie macie worków. Puder z Vibo, ten Fixing Powder. Ja go używam też sporadycznie. Muszę Wam powiedzieć, że on rzeczywiście fajnie fiksuje, nie daje takiego tępego matu. Jest drobno zmielony, natomiast słyszałam gdzieś, że on może przesuszać. Jedne osoby lubią ten puder, inne za nim nie przepadają, więc jest to taki puder, bym powiedziała, raczej dla osób młodszych, bo jeżeli mamy już dojrzałe cery, no to mamy je wymagające, potrzebujemy lepszych pudrów, ale dla młodszych osób, które chcą fajnego pudru, który rzeczywiście trzyma makijaż w ryzach i tak dosyć przyzwoicie się sprawdza, to potem z Vibo możecie sięgnąć. Paleta cieni, którą kupiłam w Rossmanie na promocji, jest to marka Make Up Obsession. Paleta się nazywa Love is My Drug i powiem szczerze, że gorąco Wam ją polecam. Ona jest z lusterkiem, cienie są naprawdę fajne, kolorystycznie, ja akurat fajną sobie wybrałam. Oczywiście wybierałam z tego, co zostało, bo właściwie większość już była wykupiona. Cienie się dobrze blendują, zarówno cienie te matowe, jak i perłowe. Naprawdę są, uważam, bardzo dobrej jakości. Czasami nie warto przepłacać, nie warto kupować drogich palet. Ona chyba kosztuje w regularnej cenie, nie wiem, 39. Rossmann tylko w promocjach tam opłaca kupować, natomiast tak to te ceny są wygórowane, więc w sklepach internetowych na pewno znajdziecie dużo taniej, bądź na Allegro. Ale tę paletę też gorąco Wam polecam, bo uważam, że jest naprawdę świetna. Jeżeli same robicie makijaże, można tutaj poeksperymentować, można się pobawić. One się utrzymują cały dzień, dobrze się blendują, fajnie się nakładają, więc jak najbardziej polecam. I jeszcze jedna świeca, pokazywałam Wam z miodowej mydlarni, natomiast tę też już Wam pokazywałam. Jest to świeca marki Bomb Bomb Cosmetics Caramel and Pink Paper. Ona jest w takim fajnym opakowaniu. Także jeżeli wiecie, co kupić na prezent, to świeca jest zawsze takim prezentem uniwersalnym, bezpiecznym, więc świecę też można komuś ofiarować. Jeżeli chodzi o książki, to będę Wam pokazywała w innych filmach. Ja książki Wam czasami przemycam we vlogach. W grudniu będę się starała nagrywać 2 odcinki w tygodniu, czyli taki odcinek mówiony i jakiś vlog, więc mam nadzieję, że zajrzycie. A to już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że ten film się do czegoś przyda, że jeszcze coś wykorzystacie, jeżeli chodzi o prezenty świąteczne albo coś dla siebie, jeżeli chcecie sobie sprawić przyjemność. Ja już się z Wami żegnam cieplutko. Trzymajcie się, kochani. Buziaczki, cześć!